Żyje teraz Jezus. Jeżeli widzicie mnie, to nie widzicie mnie, tylko widzicie Jezusa zmartwychwstałego. Bo jestem trupem. Umarłem z Nim na krzyżu. Zostałem ukrzyżowany. Teraz żyje tylko Jezus. I tylko On się liczy. Jeżeli coś mówię, to mówię tylko w Jego imieniu. Bo od siebie nie mam wam nic do powiedzenia. Bo trupy nie mówią. Więc co wam mogę powiedzieć? Mogę wam tylko powiedzieć, że Jezus to nie jest tam jakieś tam imię. Ale za tym stoi konkretna osoba. Bóg człowiek. Jedyny. Niepowtarzalny. Miłosierny. Kochający. Miłość 100%. Nie ma innej miłości, której nie moglibyśmy przyjąć. Bo jest tylko jedna miłość, którą tak łatwo odrzucić. To jest Jezus. Ja jej nie odrzuciłem. Odrzucasz Jezusa. Odrzucasz prawdę. Co ci zostaje? Kłamstwo. I tylko kłamstwo. Jedyne w co wierzysz, to kłamstwo. Bo nie masz Jezusa. Jeśli masz Jezusa, masz prawdę. I to wystarczy. Bo to jest 100%. Naprawdę nic więcej nie możesz dorzucić. Kłamstwa możesz pakować sobie do głowy, ile chcesz. Całe dni. A prawda jest naga i prawda wisiała na krzyżu. Prawda wisiała na krzyżu i wielu jej nie przyjmie, bo wielu jej nie przyjęło. Ja ją przyjąłem, chociaż miałem wyjście, żeby jej nie przyjąć. Ale przyjąłem ją, bo miałem wybór. Dokonałem właściwego wyboru. Każdy dokonuje w swoim życiu wyboru. Ty też dokonujesz wyboru. Ale zastanów się, czy dokonujesz właściwego wyboru, jeżeli wybierasz siebie. Czy dokonujesz właściwego wyboru? Zastanów się, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Jaki sens ma twoje życie? Jeżeli w twoim życiu nie ma Jezusa, to twoje życie nie ma sensu. Jeżeli umrzesz, dokąd trafisz? Tam, dokąd nie chcesz. Zapewniam cię, trafisz tam, dokąd nie chcesz. A ja tam nie chcę trafić. I dlatego wybrałem Jezusa. On jest drogą, prawdą i życiem. I to mi wystarczy. Jezus jest drogą do swojego Ojca. Nie ma innej drogi. Inaczej do Boga nie możesz przyjść, tylko przez Jezusa. On wysłał Go po to, żeby był naszą drogą. A to jest bardzo prosta i równa droga. Nie ma bardziej prostych i równiejszych dróg niż droga Jezusa. Zresztą sam On to powiedział. Ja bym tego w życiu nie wymyślił. Zresztą, ja poza Jezusem nie mam nic. I wiecie co? Jestem z tego zadowolony. Jestem zadowolony, bo nie mam nic oprócz Jezusa. Bo kiedyś miałem wszystko. I byłem niezadowolony, rozumiecie? Każdego dnia miałem wszystko i byłem niezadowolony. A wy jesteście zadowoleni, ludzie? Nie wydaje mi się. Macie w sobie strach. Macie w sobie różne lęki i wiele masek, bo nie widzę waszych twarzy, widzę tylko maski. Zresztą sam nosiłem maskę, zdjąłem ją, a tam była następna maska, zdjąłem ją, a tam była następna maska. I w końcu powiedziałem, Jezu, mam tego dosyć, zerwij tą maskę, kolejną maskę, ile tam jeszcze masek mam, bo ja chcę mieć swoją twarz. Chcę zobaczyć twarz, kiedy golę się w lustrze, bo nie widzę jej. Nie mogę się normalnie ogolić. Jezus pokazał mi moją twarz i powiedział mi wtedy, wiesz co, człowieku? Jesteś moim synem, bo ja oddałem życie za ciebie, a ja jestem twoim ojcem. Ja to przyjąłem, bo nie powiedział on do mnie tego jako człowiek, ale powiedział do mnie jako ten kochający, jedyny Bóg Ojciec, który mnie kocha, miłuje, który oddał za mnie życie, który pokazał, że nie ma innej prawdy i nigdy nie będzie. I On powróci. On powrócił. On szykuje swój tron w niebie. Szykuje swój tron, żeby sądzić żywych i umarłych. I teraz pytanie, czy jesteś żywy, czy jesteś umarły? Którą kategorię reprezentujesz? Bo ja umarłem, ale jestem żywy. Dlaczego? Bo umarłem. Jezus zmartwychwstał. Ja zmartwychwstałem razem z Nim. Czego i wam życzę. Alleluja.